Zlokalizowana będzie przy ulicy Dąbrówka w sąsiedztwie przedsiębiorstwa energetyki cieplnej. W ciągu godziny możliwe będzie termiczne unieszkodliwienie niemal 3 ton odpadów. Moc cieplna to niemal 6,6 MW. Powstanie tu też energia elektryczna, blisko 4,1 tysiąca megawattogodzin na rok. To mniej więcej 1/5 zapotrzebowania wskazanego przez miasto w ostatnim przetargu na dostawę energii elektrycznej dla Suwałk i gminy Raczki. Dzisiaj zgodnie z zapowiedzią w suwalskim ratuszu podpisano umowę, na podstawie której z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do lokalnego przedsiębiorstwa gospodarki odpadami wpłynie 158 milionów złotych. Jak już informowaliśmy, na to wsparcie składa się dotacja i niskooprocentowany kredyt. To jest kierunek polegający na tym, że ograniczamy część zakupu paliw obecnie stosowanych w elektrociepłowni, wykorzystując te, które w sposób niezależny, można powiedzieć suwerenny, powstają na terenie w wyniku normalnego funkcjonowania każdego gospodarstwa domowego. To naprawdę jest wielki krok w kierunku urzeczywistnienia idei gospodarki obiegu zamkniętego. To prawda. Pan minister Jarosław Zieliński powiedział bardzo wyraźnie, że gdyby nie nasze zupełne przekonanie o bezpieczeństwie tych instalacji, nie byłoby tego dofinansowanie, które zostało udzielone przez zarząd i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą. O harmonogramie przyszłych działań mówił Zbigniew Walędzewicz, prezes suwalskiej spółki komunalnej zajmującej się gospodarką odpadową. Mamy w tej chwili już decyzję środowiskową. W tej chwili firma, która wygrała przetarg, opracowuje program funkcjonalno-użytkowy. Następnie po wypracowaniu tego programu ogłosimy przetarg na inżyniera kontraktu i wraz z inżynierem kontraktu ogłosimy przetarg na inwestycje, na budowę tej inwestycji na zasadzie zaprojektuj, wybuduj. Chcemy przeprowadzić te wszelkie formalności do końca tego roku i w pierwszym kwartale firma, która wygra przetarg, po uzyskaniu zezwolenia na budowę rozpocznie może pod koniec następnego roku faktyczną inwestycję. Planujemy oddanie inwestycji w drugim kwartale roku 2026. W trzecim kwartale będzie tak zwany próbny rozruch. No i mam nadzieję, panie prezydencie, że 1 października roku 2026 nasza instalacja przekształcania termicznego odpadów zadziała. To z tego co wiem, to pan prezes również PEC-u jest bardzo zadowolony, bo jedno dane mogę powiedzieć, że 9 tysięcy ton węgla, wszyscy wiemy, po ile dzisiaj jest węgiel, PEC spali mniej. W ocenie prezesa Walędzewicza spalarnia pozwoli w Suwałkach utrzymać stawki opłat za śmieci na najniższym poziomie w kraju.